No cześć, dzisiaj takie małe otwieranie paczek z klockami Lego. No, ze względu na to, że ostatnio zacząłem odbudowywać wszystkie swoje stare sety z Lego. No i jak to bywa, klocki były cały czas w użytku, więc część się połamała, część zaginęła, więc postanowiłem systematycznie w miarę budowania dokupywać sporo elementów, jak się okazało. Jeżeli chodzi o same elementy, to kupiłem je w trzech różnych sklepach, ponieważ w jednym się nie udało wszystkiego dostać. A za chwilę zobaczymy, jak poszły zakupy. Na pierwszy ogień biorę sobie ten zestaw. Klocki bardzo fajne. Bardzo szybko zakupy poszły. Polecam sklep. Bardzo fajny kontakt ze sprzedającym. No tutaj, jak sami widzicie, wziąłem trochę elementów. Potrzebne mi są do City, albo raczej do Town. Oraz do Castle. Tu natomiast zakupiłem trochę elementów też do Towna. Takie elementy kupiłem 3. Jeden już jest zamontowany, więc są tylko 2. Musiałem go na szybko wyciągnąć i zamontować, ponieważ już był potrzebny, ponieważ zestaw już był kompletny i brakowało tylko tego elementu. Jeżeli chodzi o następny sklep, to tutaj jest trochę mniej. Adresy do sklepów dam w opisie. Tutaj natomiast mamy inne elementy. Jak sami widzicie, w jednym i w drugim sklepie zakupiłem śmigła. W tym sklepie po prostu była moja wina, ponieważ kupiłem 2 sztuki. A oglądałem też w tym samym czasie sklep, w którym były 2 śmigła jako jeden komplet. A że to było późno, to przez przypadek kupiłem sobie 2 śmigła zamiast 2 komplety. Dlatego w drugim sklepie już tego błędu nie popełniłem i dokupiłem sobie elementy właśnie 2 komplety śmigieł, ponieważ potrzebuję ich kilka, jedno bądź 2 w zapasie zawsze się przydadzą. No zestawów trochę do złożenia jeszcze jest. Elementów też mi jeszcze trochę brakuje. Z trzeciego sklepu natomiast zakupiłem elementy które też przydadzą mi się do budowy. Też zestaw do Towna i do City, albo raczej do Castle, jak sami widzicie. Ostatnie 4 u tego sprzedającego te elementy oraz 2 te, ponieważ u mnie jeden element został złamany. Aktualnie jest to zestaw stary z Lego Town, samolot, karetka. Na szczęście w tym samolocie były 2 takie klocki. Jeden biały i jeden czerwony. Biały znajdował się na ogonie, czerwony w samolocie. A że tamten się złamał, to po prostu zamieniłem je miejscami. Biały wsadziłem do samolotu i konstrukcja nadal jest sztywna. A czerwony dałem na tył, na tylne skrzydło, na ogon i robi teraz zamiast białego swoją robotę. Kupiłem te 2 klocki, bo myślałem, żeby to tam zamontować. Ale po zakupie stwierdziłem, że zostanie to tak, jak to jest aktualnie. Nie mam zamiaru samolotu rozbierać i ponownie go składać.
Jest poskładany, dalej jest bawiony, więc niech sobie jest. Elementy, które zakupiłem, też nie są nowe. Są to używki, więc dużo mnie to nie wyszło. Ceny, jeżeli chodzi o te trzy zestawy od trzech różnych kupujących, podam w opisie, ale średnio wychodziło to ten zestaw bodajże i ten to było 30 parę złotych, a ten 20 parę, więc nie jest źle, jeżeli chodzi o elementy, które potrzebowałem, no i nie są typowymi klockami, więc i tak się cieszę, że udało mi się w tej cenie to wszystko dostać za 100 zł. Trochę elementów przyszło, a potrzebowałem je na już teraz. A podejrzewam, że jeszcze będę dokupować, bo w miarę szukania to i tak się okazało, że są pogubione jeszcze inne elementy. No ale to już w następnych zestawach. Jak je poskładam, to recenzję zobaczycie na moim kanale. No, tyle na dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. Hej!